Wawwędka zaprasza na film. Siemano, witam serdecznie po raz kolejny z nadwody. Mamy mega niżówkę, mamy bardzo duże problemy z wypływaniem z portu. Ogólnie jest wody tutaj pół metra. Zobaczymy, plan jest taki wstępnie, żebym się skupił dzisiaj na brzanie. Wziąłem sobie specjalny zestaw, nawet przygotowany z dosyć cienką plecionką. Jak cienką oczywiście jak na wiślane warunki, no bo tutaj nie mówimy o plecionkach 00 coś tam, bo to taka plecionka na Wiśle to w ogóle nie ma racji bytu. Natomiast jakaś tam plecionka 0,12. Małe woblery, wędka do 18 gramów wyrzutu, do tego niewielki kołowrotek. Zobaczymy, jak to się będzie sprawowało. Zobaczymy też, czy miejsca brzanowe będą wolne, no bo to też osoby brodzące mają ten dostęp, więc no ale wiadomo, tak, miejsca starczy dla każdego. Jeżeli nie brzany, to skupimy się na bolkach, jeżeli nie na bolkach, to na kleniach. Także co, mam dwa kije, jeden mocniejszy, drugi do lżejszego łowienia. Zapraszam na film, oglądajcie. Ciężko się wypływa z portu. No nie pamiętam takiej wody, powiem szczerze, jeżeli chodzi o pływanie moje. Nie wiem, co wy to widzicie, ale widać w porcie i to bardzo wyraźnie. To jest dosłownie w niektórych miejscach jest na pewno mniej niż pół metra. Także mega niżówka. Tu już na hardkorze trochę. Nawet bym powiedział, że za bardzo. Nie wiedziałem, że tak mnie zniesie na prawą stronę. Tutaj idzie nurcik. Woda 1,4 pode mną. Natomiast moim zdaniem, że tutaj w niektórych miejscach nie ma nawet 30 cm. I co, trzeba być ostrożnym. Cel brzana. Jak już wpłynąłem, to spróbuję złowić. Jest brzana chyba. No co to jest? Powiem wam, że branie było konkretne, więc na pewno w japie ma ryba. To jest brzana pewnie, bo nie chce się dać oderwać od dna. Zobaczcie, co tu się dzieje. Chcę, żeby się tutaj zmęczyło na tej spokojnej wodzie po prostu. Bo jak pójdzie w nurt, to nie będę miał szans. A to jest plecionka, no jak na Wisłę to delikatna, tak jak wam wspomniałem. No i kijek do 18 gramów. Taki zestaw akurat bym powiedział. Oj, ładna brzana. To brzana. Ryba się pokazała. Jeszcze do podebrania to jeszcze chwila. Nie mogę jej na siłę ciągnąć. Brzana, ładna. Jest. Zobaczcie, brzana ma. ...75. Piękna brzana. 75 cm. Jestem mega zadowolony. Branie było takie, że aż wyrywało kij z ręki. Z brzanami to jest tak, że to są ryby bardzo delikatne. Puszczamy. O, poszła. Mega branie, konkretne walnięcie. Tutaj nie było wątpliwości, że ryba jest zaczepiona
gdzieś indziej niż w pysk, bo to był konkretny strzał woblera. Zobaczcie, woblerek bardzo niepozorny. Agrawka jest taka jak 1/3 woblera. To jest konkretna agrawka. Wiedziałem, że tutaj w tej bystrej wodzie mogą być konkretne ryby, więc za agrawkami to nie przesadzałem, jeżeli chodzi o rozmiar. Oczywiście w dół, bo to nie ma sensu. Już wolę, żeby wobler się bardziej trochę raz na jakiś czas wyłożył, niż miałaby się rozgiąć. Także tutaj nic nie miało prawa zawieść. Postanowiłem spłynąć, wystarczy mi emocji. Mamy godzinę 20, także na tamtej miejscówce spędziłem pewnie coś koło godziny. Stanąłem jeszcze chwilę porzucać za bolkiem, oddałem 2 rzuty, ale chyba odpuszczę. Także dzisiaj mega dzień, bardzo fajnie, bardzo się cieszę jeszcze z tego względu, że po prostu to była ryba wypracowana, no bo nastawiłem się, że specjalnie poszedłem nawet do piwnicy po inny kij, żeby móc rzucać małymi woblerkami. Przełożyłem taki kołowrotek, też dosyć delikatny w porównaniu z tym, na co łowię zazwyczaj. No i co, to przyniosło skutek, fajna ryba. Mega. Także co, jeżeli taka produkcja przypadła Wam do gustu, zostawcie łapkę w górę dla zasięgu. Kto jest nowy na kanale, polecam przycisk subskrybuj, wtedy będziecie na bieżąco z najnowszymi filmami. A na dziś tyle, pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia nad wodą.